Witajcie serdecznie, z tej strony Bea. Tym razem zagramy w grę z postaciami z Blaze. To do dzieła. Śmigło odleciało. To bardzo dziwne. Ale się udało wylądować pomimo braku śmigła. Dość ciekawe. A teraz będziemy się ścigać prawdopodobnie i musimy odnaleźć właśnie to śmigło dla naszego helikopterka. Czyli dobra, teraz składamy nowy samochód wyścigowy. Widać siedzenie, jeszcze koła. I złożyliśmy cały samochód. Teraz taka wyścigówka stała się z Blaze'a dzięki naszym modyfikacjom. Sterujemy strzałkami. Zbieramy, jak widać, śrubki. Jak widać, różne tutaj są plamy, trzeba na nie uważać. Dużo przeszkód. Ojejaj. Koniec trasy? Trzeba coś wymyśleć szybko. Teraz będzie jakieś dodatkowe zadanie. Czy tu mamy przerwę i teraz musimy wybrać odpowiedni kolor, pasujący. O, właśnie tu pasuje. Także jest wykonane zadanie tutaj. Teraz czerwony tutaj. I na środku żółty. Jak widać, wszystko tutaj się zgadza. Jest jednolity kolor, także możemy przechodzić dalej. Teraz musimy zmiksować kolory, czyli jaki kolor sprawi, że z czerwonego stanie się pomarańczowy. Prawdopodobnie żółty. Tak, zgadza się. I teraz musimy zmiksować, żeby uzyskać zielony. Jaki dodać kolor, żeby właśnie w połączeniu z żółtym uzyskać zielony. Wydaje się, że czerwony. Chociaż nie. Niebieski. Jak widać, tak. Czyli żółty i niebieski daje nam zielony. I teraz ostatnie. Czyli tak, co zmiksujemy z kolorem niebieskim, żeby uzyskać fioletowy. Tak, czyli niebieski i niebieski i czerwony daje nam fioletowe. Także ukończyliśmy ten etap i możemy, zdaje się, przejść do dalszej części wyścigu. Dobra. Mamy dalszą część trasy, czyli możemy się dalej ścigać. Tam sobie śmigiełko gdzieś leci. Za chwilę je złapiemy. Omijamy opony. I zbieramy tutaj śrubki, nakrętki. Skaczemy, tak. O nie. Tutaj jakiś śnieg, czy co tam to jest, ale coś, co nas spowalnia. Jak na razie mamy 90, chociaż nie, już 100. 100 śrubek mamy. I co teraz? Widać śmigło. Mamy 109 śrubek. Czy to wystarczy? Za chwilę się przekonamy.
Czyli musimy klikać po prostu lewym klawiszem myszki, żeby aktywować super szybkość. Teraz będzie, zdaje się, kolejne zadanie. Czyli musimy lasso użyć, żeby tutaj zebrać śrubki. Dobra. Aha, teraz musimy ustawić. Później naciskamy spację i przejmujemy. Okej. I ostatnia śrubka, nakrętka. O nie, tutaj nam przeszkadza budynek. Jest, udało się. A teraz jeszcze musimy śmigło. Było blisko. Jest, udało się. Także odzyskaliśmy śmigło. Teraz możemy lecieć w przestworzach. Tylko musimy uważać na chmury. Klucze teraz zbieramy. Jak widać, tutaj również możemy przyspieszać po najechaniu tutaj na tą zieloną część. Narzędzia kolejne zebrane. Narzędzia zebrane w sumie. No i co? Teraz będziemy naprawiać śmigłowiec. Jak widać, helikopter został naprawiony. Może sobie odlecieć do domu. I ukończyliśmy całe zadanie. Oczywiście możemy zagrać jeszcze raz, ale to raczej nie jest konieczne, bo wtedy gralibyśmy praktycznie we wszystko to samo, co już było widoczne. Także jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. A już się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!